Hej, czyli dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek ze Stardew Valley. Moi mini, mamy dzisiaj poniedziałek i widzę, że dzisiaj pada, ale w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, zapomniałem wam pokazać kino. W związku z tym dobrze będzie wam to dzisiaj ogarnąć, pokazać, etc., etc. Dobra, co tam Maru słychać u ciebie z tobą? O te relacje powiem wam, że jeszcze troszeczkę nam brakuje, jeżeli chodzi o Maru i maksymalną relację. I słuchajcie, dzisiaj tak. Zbieramy to, co mamy do zebrania, bo jeżeli dobrze się orientuję, to chyba trochę rzeczy nam wyrosło. Mianowicie mam na myśli oczywiście truskawki i inne rzeczy. Także nie jest źle. Robin chyba generalnie skończyła... A, liki dla Evelyn. Tak, więc to zrobimy. I tutaj też mi wpisaliście odnośnie scenki dla niej, więc spróbujemy to ogarnąć. Tylko tak, no tak, lika nie mam oczywiście żadnego, ale to typowe. Dobra, widzę, że tak, olejek truflowy nam się zrobił. Dzisiaj też nie będziemy mieli chyba nic więcej do ogarnięcia. Jeżeli słyszycie burzę w tle, to wybaczcie, ale to taka sytuacja w dniu dzisiejszym. Myślę, że nie tylko, w sensie w niedzielę. Nie w poniedziałek, bo pamiętajcie, że pomimo tego, że wy ten odcinek macie o 7 rano, to nie znaczy, że ja go oczywiście o 7 rano nagrywam, bo z reguły to jest dzień wcześniej, ale to tak na marginesie. Dobra, czekajcie, teraz tak, przeróbmy jajka. Widzę, że nam się jeszcze jakaś jedna trufla zrobiła. Dobra, olej truflowy jest wrzucony, to jeszcze wrzućmy, no tak, wrzucimy na pewno do luma jedną sztukę, chociaż nie powiedziałbym, żeby to jakoś wybitnie opłacalne było. I teraz jeszcze co? Mleko. No, to tutaj w sumie nie mamy, chociaż nie, czekajcie, mamy jeszcze srebrne. To te srebrne wrzucimy do serków, niech nam się przerabiają. Tak, oczywiście wywal to, czego nie powinieneś wywalić, a zostaw to, dobrze, tak, tak to działa. Rabarbar chyba w ogóle mamy do ogarnięcia i widzę, że tak, słuchajcie, możemy już przerzucić zwierzęta, więc nie jest źle. I zastanawiam się, wiecie co, czy ja od razu może nie zrobię, słuchajcie, od razu kolejnego upgrade'u. Stać nas na niego, surowce raczej też są, ale chyba chciałbym mieć już to zrobione na maksa, żebyśmy nie musieli tak na dobrą sprawę tutaj żadnego żarełka podnosić. Teraz pytanie ze 100 punktów, dlaczego autopeter za bardzo mi nie działa? Powinien je chyba automatycznie pieścić? Tak mi się wydaje, a tego nie robi? Ciekawe. Dobra, i jeszcze została nam jedna kuska. Change home buildings. I słuchajcie, wydaje mi się chyba, że kupimy kolejną świnkę. Chociaż ja nie wiem, czy świniom nie można... A nie, mają... Właśnie, ja nigdy w Stardew nie wiem za bardzo. Przyznaję się bez bicia. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa to, że zwierzęta się rozmnażają. Pamiętam, że w innych grach farmerskich to z reguły wygląda w taki sposób, że po prostu mamy mamy Miracle Seedsa albo coś w tym stylu, gdzie po prostu, wiecie, dajemy zwierzakowi i on jest, powiedzmy, no, w ciąży. Tutaj, nie wiem, wydaje mi się chyba, że jest jakaś szansa, więc wiecie co, może na razie nie będziemy kupować żadnych nowych świnek. One może się jakoś same spróbują rozmnożyć, chociaż świn, no... Bo tutaj mamy chyba jeszcze jedno i tak miejsce na zwierzaki. Ale dobra. Dobra, jest 8.50. Więc na razie nie jest źle. Jeszcze mamy do sprawdzenia, słuchajcie, kwestię związaną z... rzeczami z foradża, bo tam też będzie i myślę, że wezmę od razu sprinkler, bo mam dziwne przypuszczenie, że tam będziemy chyba mieli coś do dania. Że będziemy mieli, wiecie, więcej troszeczkę rzeczy, więc myślę też, że wezmę te, które mam w skrzynce, to w razie czego zrobimy od razu, tylko muszę pamiętać o tym jednym liku dla oczywiście Evelyn. No i pójdziemy do tego nieszczęsnego, bądź też szczęsnego kina, bo no, trochę zlamiłem. Dobra, i teraz tak, rabarbar jeszcze mamy do ogarnięcia. Ja nie wiem w sumie, czy rabarbar jest... Nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć, czy rabarbar się sprzedawało, czy na coś innego przerabiało, żeby mieć większe zyski. Nie mogę sobie w chwili obecnej przypomnieć, ale to coś pomyślimy i pokombinujemy.
ale najpierw standardowo wszystko zbierzmy i widzę, że mamy sporo rzeczy z foraża, więc będziemy mogli zrobić znacznie więcej nasionek i myślę też, że to zrobimy jak najbardziej. Ja zaraz zobaczę w ogóle, ile mi sprinklerów pozostawało. Tylko teraz tak, czy będę mieć na wszystkie możliwe rzeczy? Chyba tak. Dobra, teraz tak, kawa na pewno nam się właśnie zrobiła, więc wstawimy oczywiście kolejną. I słuchajcie, dzisiaj tak, kierunek jest oczywiście zakazany las i wykopanie hardwooda. Dodatkowo też myślę, że pójdziemy sobie do kopalni na poziomie z węglakami, żeby zdobyć duże ilości tutaj właśnie węgla. A, to już mi się skończyły? Już nie mogę więcej? No dobra. Skoro tak, to okej. Czy tutaj nam coś wyrosło? Wyrosły nam ancient fruity. Dobrze, zasiejemy jak najbardziej. Widzę, że tak, ananas tam też rośnie. No jesteśmy na, w zasadzie na dobrej drodze do Ginger Island. Ja nie wiem w ogóle też, jak to tam wygląda w kwestii odblokowania się tej całej farmy, bo wiem, że tam ją chyba trzeba w jakiś sposób odblokować, więc... Wszystko zobaczymy w swoim czasie, bo jestem właśnie też ciekaw, jak to wygląda. Widzę, że słyszę, że burza całkowicie nie odpuszcza. Dobra, ale to wiem na pewno, że będziemy mieli najlepszej możliwej jakości, więc nie jest źle. Także zaraz jeszcze pójdę po sprinklery i zobaczę, ile więcej nam tutaj wszystko wyjdzie. Tylko pamiętamy, jednego lika zostawiamy. Chociaż i tak wydaje mi się, że ja chyba wszystkiego chyba nie zasieję. Chociaż dzisiaj jest w sumie idealny moment, bo pada deszcz, jak ogarniemy sprinklery, to nie będziemy musieli tego właściwie w ogóle podlewać i tylko będziemy to sadzić, nawet jak wyrośnie. A mamy 15 dzień, więc 7 dni, 7, 7, 14, no to jeszcze raz będzie to w stanie wyrosnąć. Więc myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Ale dobra, to róbmy na razie tak. Pójdziemy najpierw odłożyć wszystkie rzeczy. Tu widzę, że nam się jakiś kawiorek zrobił. A mam jeszcze coś? Możemy w sumie wrzucić. I jeszcze jeden weźmiemy też tutaj. Teraz tak, ancient fruity wszystkie oczywiście idą do przerobienia na nasiona, żebyśmy mieli na Ginger Island. Także nie jest źle. Nie jest źle. Hajsem naprawdę... Jestem aż w szoku naprawdę, jak dobrze nam idzie tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te pieniądze, bo tego bałem się najbardziej, że może to być taki, wiecie, problematyczna rzecz, w której po prostu będziemy mieli, no, jak to się nie mówi, jeden wielki problem, prawda? Dobra, to teraz tak, ja to wszystko posortuję szybko. I tak, wiem, że sortuję, a potem zabieram ponownie ze skrzynek, ale tak mi jest po prostu wygodniej. Dobra, i teraz tak, co my tu mamy do sprzedania? Na pewno truskawki, no ten rabarbar też sprzedamy, bo tutaj nam się na nic raczej nie przyda. Mam jeszcze kupę kawy. Tutaj mamy jeszcze dwa, wrzućmy tego. Teraz tak, te mleka to ja też tutaj zaniosę i widzę, że nam się wszystko zrobiło. Więc fajnie. Dobra, weźmy zwykłe jajka, niech nam się przerabia. Tak, Wojtku, weź majonez, wrzuć do majonezu po raz kolejny. Zostawię to bez komentarza. Dobra, zróbmy tak. Teraz tak, mleko, ser i robimy kolejną porcję sera. No dobra, i generalnie chyba jest wszystko git. Jeszcze możemy wrzucić w sumie to do luma, chociaż mówię, te rzeczy z lumów... i tak i nie. I tak i nie. Dobra, kolejne dwie idziemy zasadzić jeszcze rabarbar. A, wróć, jeszcze sprinklery. Pytanie tylko, ile ich tutaj nam zostało, taka dobrą sprawę. Zostało nam, słuchajcie, 6 tylko, to nie jest dużo. Ja bym chyba jeszcze je zrobił, bo w sumie... Jakby nie patrzeć, mamy trochę surowców w pokroju żelaza, węgla i tego, więc w sumie możemy je porobić. Właściwie mogę zrobić 10, więc zróbmy 5. Dobra, zróbmy wszystkie. Niech mamy. Nie mamy już tak na dobrą... Znaczy inaczej, nie będzie nam już ich więcej... Nie będziemy ich więcej potrzebować, bo myślę, że jeżeli już będziemy jakiekolwiek robić, to raczej będą to z iridium. Także źle... Co ja zrobiłem z wędką? Rozumiem, że ją gdzieś schowałem. I oczywiście nie pamiętam gdzie. A tu jest wędka, dobra. To jeszcze wrzucimy sobie tutaj, cyk. I teraz tak. To jeszcze sprzedajemy majezon.
Teraz się, słuchajcie, okaże, że ja tutaj tyle siedzę, że nie zdążę pójść tam, gdzie powinienem dzisiaj. Więc wiecie co, zaraz sobie ogarniemy sobie chyba jednak trochę później tutaj farmę. Bo wiemy co mamy zrobić, więc to jest plus, ale potrzebuję lika. Dobra, więc lecimy do miasta. Zobaczymy sobie też przy okazji, czy będą jakieś zadania, bo tam mi pisaliście, że zadania społecznościowe robią się chyba, odświeżają się w sensie w poniedziałek. Więc sprawdzimy, co tam nam się fajnego pojawiło. Tylko najpierw oczywiście ogarniemy tutaj scenkę, najprawdopodobniej scenkę Wavelin i damy jej przy okazji lika dla George'a jako prezent. Dobra, teraz tak, jeszcze, a właściwie nie muszę patrzeć, bo i tak tutaj przejdziemy. Dobra, ale tak, napiję się kawy, no nam troszeczkę speeda da. I mamy, widzę, że zadanko, zobaczmy, czy to coś ważnego. Hearing dla Demetriusa, darujemy sobie to zadanie. Jakoś nie jestem teraz w stanie i w nastroju do łowienia ryb. O właśnie, to o tym mi pisaliście. Dostaniemy chyba recepturę na Lucky Lunch. Nie, na cookiesy. Nie pamiętam, od kogo dostawało się recepturę na Lucky Lunch, ale wydaje mi się chyba, że dla Evelyn. Dostaliśmy na cookiesy. Ale ja bym wszedł i wszedł jeszcze raz. Nie, nie ma scenki. Interesujące. Wydawało mi się, że to się od niej dostawało, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi też o scenki, to tutaj jest wszystko uzależnione też od godziny, w której przyjdziemy. Dobra, wejdźmy jeszcze do Pam, dlatego że... A, dobra, powiem tak. Tutaj będzie bardzo prosta scenka, którą pominę, bo ja ją też dobrze znam. Kwestia jest taka, że będziemy sprzątać, po czym Pam się obrazi na nas, że pomagamy sprzątać i że to tam utłacza rodzinie czy coś w tym stylu. Także ja sobie to przetagujemy, a zobaczymy. Tutaj dostajemy nową recepturę, może tu będzie Lucky Lunch. To ja bo już myślałem, że to takie przypieczone to... Co dostaniemy? Co to jest? Farmer's Lunch chyba. Well, that was delicious. Squam. Wiecie, czasem małe kłamstwo. Jak najbardziej. Będziemy oglądać film, a Maru siedzi w domu, nie? O, trylion scenek! Love it. Dobrze, ale tutaj chyba dostaniemy teraz to, o czym pisaliście, czyli... Tak. To jest zdecydowanie produkt od nas. O! No wiesz co, Pam? Były fermented. No i co, i to tyle? Nic więcej tutaj nie dostaliśmy? Powiem wam, że nie za bardzo wiem, o co chodzi w chwili obecnej z tą scenką. Nie rozumiem. Taka miała być ta scenka? No dobra. O, teraz tak, mamy zadanie dla Demetriusa, mamy też zadanie od A Dozen Leaks. O, Dozen Leaks, to myślę, że jesteśmy w stanie zrobić dla Evelyn. Więc myślę, że to weźmiemy w pierwszej kolejności. Ale Dozen, nie wiem ile to jest Dozen, nie będę ukrywać. W ogóle zobaczcie, jak dużo nam jagódek wpada. Więc myślę, że można byłoby się chyba przejść i pozbierać wszystkie możliwe. Ale nie wiem, co tu się stało z tą scenką dla Pam teraz. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że... 12 leaksów tylko? To mało, to myślę, że jesteśmy w stanie to nawet może dzisiaj zrobić. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Bardzo, powiem wam szczerze, dziwna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o Salmon Berisy, to tutaj słuchajcie, no... Myślę, że dalej posłużą nam jako jedzenie, tylko zostawimy sobie te lepsze, bo one jak widzicie dają dosyć sporo tutaj tego, więc no myślę, że pozbieramy sobie to jak najbardziej, także ja wiem, że sery bardziej się opłaca zabierać ze sobą do kopalni, więc to też staram się oczywiście ogarnąć, więc jak będziemy szli do Skull Cavern czy tam gdzieś, to jak najbardziej właśnie to będziemy używać.
Natomiast bardziej się zastanawiam właśnie co z tymi salmon berriesami. Magnetyzm to jest najlepsza rzecz w tej grze, naprawdę. Nie musimy tak na dobrą sprawę jakoś wybitnie się starać, a wszystko pięknie, ładnie ogarniamy. Dalej nie wiem za bardzo co z tą scenką odnośnie większej ceny na liki, w sensie na Spring Onionsy. Mówiliście, że to jest scenka z Jassem i Vincentem bodajże, więc zaraz sobie też jeszcze sprawdzimy jak z nimi mam relacje, bo może się okazać, że potrzebujemy większe. Jakby ktoś się pytał, jak to robię, że nie klikam, ja po prostu trzymam cały czas prawy przycisk i chodzę. Więc też fajny myk, żeby sobie troszeczkę przyspieszyć zbieranie różnych rzeczy. Także polecam, tylko to niestety dotykacie absolutnie wszystkiego, więc na wszystkim macie dźwięk. Ale wiecie, tak to można przynajmniej sobie przejść i wszystko auto z automatu tak na dobrą sprawę nam wpada. Dobra, do teatru wróć, do kina jeszcze pójdziemy, na spokojnie, o to się nie martwcie, tylko pójdziemy sobie jeszcze tutaj po te... tu też są berisy w ogóle, okej. To weźmiemy sobie jeszcze stąd, pozbieramy berisy i oczywiście hardwooda, który nam jest niezbędny i już niedługo będziemy w stanie ukończyć dostęp na Ginger Island. A w następnym odcinku, słuchajcie, pójdziemy i wykupimy ostatni upgrade drugiej stodoły. No dlaczego? No wiedziałem, że to się tak skończy. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem. 120, słuchajcie, w jeden dzień. Nawet to jeszcze i tak nie wszystko, bo nie wszędzie przeszliśmy, jeżeli chodzi o jagody. Więc jeszcze tutaj na pewno pochodzimy sobie. O Boże, możecie mnie nie zwalniać. No cholera jasna, no. Oh. Wiecie, czego mi tutaj brakuje? Czegoś takiego, że w momencie, kiedy kliknę sobie na dany przedmiot prawym przyciskiem, znaczy środkowym scrollem od myszki, że mi się automatycznie nie weźmie rzecz, którą mógłbym do tego używać. Myślę, że to by było fajne, gdyby taka możliwość w ogóle była. Dobra, jest 6:30, to ja nie wiem, czy my zdążymy już oddać dzisiaj zadanie dla Evelyn. Ale pozbierajmy jeszcze jagody tyle, ile możemy. Dobra, tutaj już nic za bardzo nie widzę. Dobra, to ogarnijmy, słuchajcie, chociaż może najpierw sprinklery, jak już tutaj jestem. Także one będą już zrobione, bo potem i tak myślę, że pójdziemy sobie tam górą mapy i zobaczymy co i jak. Drzewo widzę, że mamy do ścięcia, więc ja je sobie zetnę i na razie nie będę tutaj sadzić żadnych nowych. Niech nam to na spokojnie powyrasta, później będziemy w razie czego sadzić. Chociaż właściwie mam sadzonki. To właściwie można by było. No dobra, teraz tak, potrzebujemy sobie jeszcze kosy i myślę, że tu zrobimy w dół. Dobra, bo to jest i tak 16 sprinklerów, także to nam zbyt dużo tutaj i tak nie da raczej. No, chyba raczej tutaj w dół będziemy cisnąć jeszcze to będziemy... A nie, dobra, będę mógł jednego dać troszeczkę tutaj, powiedzmy, że tu. No dobra, to jeszcze tak, oczywiście wszystko tutaj nawieziemy. Mam nadzieję, że to kino tylko będzie otwarte. Kurczę, miałem pójść znowu na początku, ale standardowo... Jak to zwykle ja musiałem zrobić na odwrót. Tylko wiecie co, my to wszystko musimy tutaj ściąć, bo to nam wejdzie na plony. Dobra, kawa się skończyła, ale kawę to się napijemy jeszcze jedną. Także jak widzicie, mniej więcej dwie kawy na dzień nam schodzą. Jeżeli tutaj byśmy coś więcej chcieli poogarniać. No dobra, ciśniemy tak. A, może nawet nie będziemy robić więcej na razie, bo zaraz się okaże, że w ogóle zrobię więcej niż mogę. Tylko tak, pytanie teraz, ile mamy lików? Mamy 24 liki. To może zróbmy to w ten sposób. Weźmy najpierw wszystko, co mamy złote i to przeróbmy na nasiona.
Aha, dafodila mi brakuje, ale dafodili to ja raczej na pewno... ja mam tylko dwa? Czy tu jeszcze są? A nie, dobra, tu jeszcze są, okej. Uff, już się wystraszyłem. A, mogę zrobić tylko 30, to nie jest jakoś dużo. To zróbmy tak, tam było 12 lików, tak? To zostawię 12 lików, resztę całą rzeczy wezmę i zobaczymy, ile jestem w stanie zrobić. 120. Dobrze, to zasadźmy to wszystko. Zobaczymy, ile nam ewentualnie się ogarnie. Co tam się tak świeci? A, dobra, grób dziadka, okej. Jezus, już myślałem, że coś się tam pali albo coś w tym stylu. No dobra, więc to teoretycznie ostatnie zasadzenie, jeżeli chodzi o rzeczy z foradża, możemy dokonać 21 dnia. Więc musimy o tym pamiętać. Bo w innym wypadku to i tak nam wszystko tam przepadnie. Dobra, 89 mi zostało, to nawet... to mamy jeszcze trochę miejsca. Myślę, że jakbym wziął wszystkie liki, to chyba nawet mielibyśmy więcej, ale wiecie, wolę zawsze zrobić zadanie, bo to jest, to już jest, to co teraz robię, to jest już tylko i wyłącznie takie delikatnie albo opłacalne, albo nieopłacalne. Trochę na tym zarobimy, ale to też nie są jakieś gigantyczne kwoty. Więc nie kombinujmy zbytnio. Nie dobrze, do tego kina nie zdążymy, jest 10. Mieliśmy też iść do kopalni, ale oczywiście, no jak to się mówi, wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, 22, tylko też zasadźmy. I ile tu jest jeszcze? I jeszcze 6. W sumie niepotrzebnie tamto zaorałem. Tutaj mamy 2 dni. Dobra, to niech sobie rośnie w swoim tempie. Nie, tutaj nie pośpieszajmy nic, bo to nic nam nie da. Dobra, to teraz tak. Ja jeszcze rabarbaru nie zasadziłem. Bo to też w przypadku rabarbaru będziemy mieli ostatnie, bo to rośnie aż 13 dni. Więc to jest... to akurat będzie na styk 28. Dobra, no i it's getting late, więc tak jak już mówiłem, nic nie zrobimy więcej dzisiaj. Dobra, pozbierajmy chociaż to wszystko i pójdziemy spać. No, także słuchajcie, powoli jakoś to leci. Mogłoby lecieć lepiej, mogłoby lecieć gorzej, ale i tak nie leci źle. Więc, no, wiecie jak to jest ze Stardew. Stardew to jest na chillerce totalnej. Pamiętajcie, nie musicie się nigdzie o nic wysilać, ogarniać, żeby coś zrobić, bo i tak dacie radę. Dobra, i 4 jeszcze potrzebuję, żeby tutaj wstawić. Właściwie to do tych. Właściwie to moglibyśmy chyba trochę więcej, wiecie, co zrobić do tych oleju, do tego oleju truflowego. Dobra, kolejne 2 sztuki. Nie zdążę już chyba się przejść, żeby zobaczyć, czy mamy gdzieś jeszcze jakieś rzeczy. W sensie salmon berisy, a jest kilka takich miejsc, do których moglibyśmy zajrzeć, no ale to już. Mówi się trudno, myślę, że w następnym odcinku pójdziemy. I teraz tak, te zwykłe salmon, zobaczcie, 25 energii, 65 energii, 29 zdrowia, więc ja myślę tutaj, że będziemy raczej chyba cisnąć te lepsze jagody. Ja ich nie będę sprzedawać, bo to się moim zdaniem nie... To jest 5000, a tak na dobrą sprawę tego jedzenia wystarczy nam na bardzo, bardzo długo, więc nie kombinujmy, zostawmy to sobie, ale do kopalni, no tak jak mi już tam pisaliście, będziemy starać się zabierać już te lepsze, tak? Czemu mam tylko 4 iridium bary? Tak się zastanawiam. Poczekajcie, czy nie wrzuciłem tego czasem tu? A, ja tego w ogóle nie przetopiłem. No to już, jedziemy. Myślę, że wezmę to żelazo i złoto. Tylko, że widzę, że tak, żelazo już nam się kończy, więc też będziemy musieli pójść. I to właśnie jest kwestia tego, że pójdziemy. Teraz tak, tutaj jeszcze zostawiamy geody, sadzonki, mahoni. To zostawimy tutaj, to złoto też zostawię tutaj i wstawimy też, ale to już w następnym dniu, kawę całą, jaką mamy. Dobra, więc moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek, słyszymy się oczywiście w kolejnym jutro. Zobaczymy co, jak, gdzie, kiedy, za ile wyjdzie i zarobiliśmy dzisiaj 20 tysięcy. Także bardzo ładne zyski nam przychodzą. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnym odcinku jutro. Także bajo, pa.
No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam Was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.